Lubinianie treningi wznowili 11 sierpnia. W ubiegłym tygodniu zawodnicy Kuprum trenowali w hali szkoły podstawowej nr 14. Teraz przenieśli się do nowej hali RCS-u, gdzie rozgrywać będą swoje mecze ligowe. Hala jest bardzo ładna, bardzo fajnie wszystko jest tutaj osadzone. Dużo miejsca do trenowania, fajne, duża hala, ale zarówno kameralna. Bardzo fajna będzie dla kibiców, bo bardzo ładnie z wszystkich miejsc widać boisko. Miedziowi trenują pod okiem nowego szkoleniowca, Gorgę Kretu. Trener wprowadził naprawdę delikatny okres tego pierwszego tygodnia, gdzie zawodnicy na początku byli ważeni, mieli profesjonalny pomiar tkanki tłuszczowej, także jak na wakacje, to bardzo fajnie to wyglądało u wszystkich zawodników. Także tutaj nikt zbędnego balastu nie ma, także już mogą przystąpić spokojnie do większych ciężarów i podejrzewam, że w tym tygodniu już będzie przykręcona śruba. Kuprum rozpocznie sezon w Plus Lidze na początku października.